Słuchasz podcastu, i tu się nie zgodzę, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu, i tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi mój mąż Michał. Cześć, witam wszystkich, który od zawsze jest człowiekiem korporacji. Jeśli tak jak my lubisz rozkminiać tematy zawodowo-biznesowe, poddawać wątpliwość z zasady czy obiegowe opinie i nie boisz się nie zgadzać z ekspertami, zapraszam do słuchania dalej. Witam się z wami po dłuższej przerwie, bo od kilku odcinków mnie nie było, ale wracam. Wyspowiadaj się, czemu cię nie było. No bo Agnieszka nie chciała ze mną nagrywać. Więc no zwalaj na w mnie. W permanentnym niedoczasie nigdy nam się nie zabrało czasu, żeby nagrywać. No, troszkę nam się nie chciało wtedy, kiedy mieliśmy czas, a, a potem nie mieliśmy czasu. Tak. <laughs> Historia naszego życia. Troszkę pieski tutaj nie chcą z nami współpracować, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś dziwne odgłosy w tle, to po prostu one tam liżą bawią się. się nawzajem, chodzą, bawią się i tak dalej. Powiedz mój drogi, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o plusach i minusach zatrudniania zespołu lub pracowania samodzielnego. Tak, to jest temat, który już od dawna mi chodził po głowie, bo myślę, że jest sporo osób, które pracują w pojedynkę, ale na przykład mają taką wizję, żeby kiedyś zatrudnić zespół albo chociaż jedną, dwie osoby, tak na zaś to jest wizja, no nie? Taka wizja docelowa, że kiedyś może się to uda i byłoby super. Natomiast nie zawsze wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak to rzeczywiście jest. I mimo, że ja nigdy nie zbudowałam stricte zespołu, no to już podzlecałam, miałam sporo podwykonawców od różnych rzeczy i też rozmawiałam z wieloma osobami o zatrudnianiu. Więc mam o tym jakieś pojęcie. Także dzisiaj chciałabym w tej rozmowie porównać, jak to jest pracować solo, jak to jest zatrudniać ludzi. I mam tutaj na myśli zatrudnianie osób, które robią to, co my, czyli na przykład projektują wnętrze. Nie mówię o zatrudnianiu księgowej albo kogoś w tym stylu, kto zupełnie się czymś innym zajmuje niż, niż my, jako szefowie, tylko chodzi o zatrudnianie ludzi do. do odciążenia ciebie. Tak, żeby ten szef szefowa nie musieli wszystkiego robić samodzielnie, żeby zrobić więcej tych projektów itd. i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj troszkę mam nadzieję, że mitów jakichś przekonań dotyczących zatrudniania, budowania firmy w ten sposób może obalimy, może kogoś coś zaskoczy. Pewnie osoby, które już zatrudniają, nie będą pisały gdzieś tam w komentarzach. Być może, że tak, takie właśnie mają doświadczenie. Mhm też już podobne tematy poruszaliśmy, nie? Tam jak były jakieś mity na temat e, pracy. No co tam rodzisz w tych bólach? No kojarzę, że jakiś, <noise> jakiś taki podobny odcinek był, albo jeden, albo dwa. No o prowadzeniu firmy, ale hmm. nie, stricte o zatrudnianiu ludzi. No okej. Okay. Ktoś zachęcił, żeby słuchać danych? Ten... To się świetnie. <noise> Proszę, moi drogi, powiedz swoje trzy grosze na temat zatrudniania, pracy w zespole, i tak dalej. No bo w korpo to wiadomo, że jest mnóstwo ludzi, i w ogóle korporacje jednoosobowe nie istnieją. No nie. Mogą czasami istnieć jakieś zespoły, małe, nawet jednoosobowe być może, ludzie, którzy w ramach korporacji mają takie, nie wiem, indywidualne stanowisko, że nie pracują z nikim w zespole, ale to raczej jest rzadkość. Raczej większość osób pracuje w zespołach, mniejszych lub większych, nad którymi jest szef, który ma swojego szefa, który ma swojego szefa, mm -hmm. który ma swojego szefa i tak dalej, i tak dalej. To jest jak ta, ta ludzka matrioszka. Są kolejne, kolejne poziomy. Tylko nie coraz mniejsze, tylko coraz większe, tak? Tak. No powiedzmy, ten wiesz, prezes całej, całej firmy jest tą największą matrioszką, i potem mhm. są w środku te, te coraz mniejsze, aż na samym końcu jest jakiś zespół ludzi, który robi faktyczną pracę. Mhm. No tak. No tak. No i to jest w zasadzie jedyny spotykany model. I w zasadzie w takim układzie rolą szefa jest w zasadzie już tylko i wyłącznie zarządzanie zespołem. Zazwyczaj szefowie nie mają swoich takich obowiązków na zasadzie takiej <grych> <grych> faktycznej pracy. Znaczy, wiadomo, im w sumie im wyżej w, w hierarchii, tym takich, takiej faktycznej, to nazywam operacyjnej pracy jest, mm. jest mniej. A Jest ty... więcej zarządzania, ogarniania, wymyślania, tak. rozmawiania, spotkań. Mhm. Jak to kiedyś jeden z moich dawnych szefów w poprzedniej firmie, jeszcze to, to był tam szef całego tam działu na 500 osób, on powiedział, że on ma z nas wszystkich najłatwiejszą pracę, bo on tylko czyta raporty i rozmawia z ludźmi. Hmm, no pewnie. <noise> no, oczywiście było to powiedziane. Półżartem? <laughs> ale no, coś w tym jest. Wiadomo, że to też trochę jest taki syndrom, że zawsze trawa wydaje się bardziej zielona u sąsiada i to stanowisko, które my mamy, wydaje się czy stanowisko innej osoby wydaje się łatwiejsze czy bardziej atrakcyjne od naszego, mimo że w rzeczywistości takie nie jest. I być może, jakbyśmy się zamienili, to znowu by się tam to drugie wydawało fajniejsze. Mhm. Mm Dobra, Luneczka została porwana na kolana, żeby nie fuczała i nie szczekała w tle. Jest porwany. No dobrze, no to zmierzając do tematu architektury wnętrz i tego, jak to wygląda w mojej branży. Mianowicie, bardzo często pracownie projektowania wnętrz są jednoosobowe albo tworzą je małe zespoły pracowników. Rzadko kiedy są jakieś pracownie, które... Z Zatrudniają więcej niż 20 osób, tak statystycznie. Po prostu jest dużo, dużo więcej pracowni jednoosobowych lub takich, które na przykład zatrudniają podwykonawców na zasadzie na umowę o dzieło, kiedy są potrzebni raz na jakiś czas, albo mają dosłownie jednego, dwóch pracowników. To jest wizja najczęstsza. Ja. Osobiście. Też jestem pracownią jednoosobową. Mam ludzi, którym zlecam różne rzeczy. Jeżeli chodzi o projekty wnętrz, to zlecam przede wszystkim rysunki wykonawcze. Już kombinowałam z. Też wizualizacjami, w ogóle ze zlecaniem projektów, natomiast nigdy nawet z rekrutacji nic nie wychodziło. <laughs> więc nie doszłam do tego y, momentu, żeby rzeczywiście komuś podzlecić jakiś projekt od A do Z. Natomiast no, mam już trochę tych obserwacji zebranych, więc mam nadzieję, że dzisiaj się z Wami podzielę czymś cennym. Zacznijmy od tego, co Ty powiedziałeś, bo to jest taki wątek, który myślę. Wielu osobom będzie chodził po głowie. Mianowicie, że jak już masz tych pracowników, to może być ciężko z tym, że już nie robisz tej, jak to nazwałeś, operacyjnej pracy? Mhm. Czyli projektowania wnętrz w moim przypadku, tylko no musisz zarządzać tymi ludźmi. I wydaje mi się, że to będzie taki pierwszy bardzo ważny punkt w ogóle zatrudnienia ludzi, że to zarządzanie nimi, przekazywanie im tych projektów, ogarnianie, y, odpowiadanie na pytania, to jest coś, co jest mega czasochłonne. Więc to nie jest tak, że my sobie zatrudnimy 30 ludzi i dalej nasza codzienność jako szefów będzie taka sama i my sobie będziemy dłubać w projektach, i tych 30 pracowników po prostu sami będą wszystko sobie mm -hmm. <laughs> robić, nie? Tak, i to jest też coś, co wielu ludziom również, znaczy ja znam to z perspektywy korpo, sprawia problem, że bardzo często menadżerami tego powiedzmy najniższego stopnia zostają ludzie, którzy wcześniej byli członkami zespołu. No tak samo jak <laughs> przedsiębiorcami, <laughs> tak. potem szefami w, pro, w projektowaniu wnętrz. No. Mhm. Mm i często ci ludzie mają problem z tym, że dalej mają na sobie te swoje dawne obowiązki, i jeszcze mm -hmm. do tego mm -hmm. dostają obowiązki szefa, i po prostu brakuje im dnia, żeby to wszystko tak. zrobić, bo po prostu nie są, jakoś nie potrafią jakby oddać tej pracy, którą mm -hmm. wykonywali do tej pory. Tak się przestawić, że okej, okay, teraz ja już muszę się z tego wymiksować, zostawić to. Przekazać to komuś w moim zespole, a samemu, żeby po prostu mieć więcej czasu na, na te moje nowe obowiązki. Tak, bo myślę, że jak mamy jakichś takich podwykonawców typu, znaczy w cudzysłowie podwykonawców typu księgowa, albo zatrudniamy jakąś firmę do reklam, albo no cokolwiek innego, ktoś, kto jest specjalistą w dziedzinie. W której my nie jesteśmy specjalistami, to jest to dużo łatwiej oddać, powiedzieć: Dobra, mm -hmm. no to rób swoje, ja się na tym nie znam, nie ingeruję w to, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak, ja chcę zobaczyć <laughs> efekt. Tak. tak, tak. I jak do tego dojdziesz, mnie nie interesuje, bo ja tak tego nie zrozumiem. Więc to będzie w miarę proste. Natomiast schody się robią wtedy, kiedy właśnie pozlecamy tą pracę, którą my dotychczas robiliśmy, i im mniej możemy ją wykonywać, im mniej mamy czasu na to, żeby sami sobie dłubać. W tych projektach czy czymkolwiek innym, tym ciężej jest to znieść, że stajesz się samym szefem, tylko i wyłącznie szefem, a z drugiej strony mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje standardy, więc będzie ciężko zaakceptować czyjąś pracę, która zawsze będzie nieidealna, która ma być przedłużeniem naszej pracy. Wiesz, o co mi chodzi, że mhm. mamy tych pracowników tak. od projektów i chcemy, żeby oni Mimo że zdajemy sobie sprawę z tego, że to w 100% to tak nigdy nie będzie, ale jednak chcemy, żeby oni tak robili wszystko tak, jak my robiliśmy, bo my to już mamy wypracowane. A jak się pojawiają jakieś potknięcia, no to mamy frustrację, że czemu to tak nie idzie, jak powinno, nie? Tak, albo właśnie jeśli, jeśli sami jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie i zatrudniamy kogoś, kto powiedzmy nie ma aż tyle doświadczenia, no bo. Z jakiegoś powodu to, to no my tak. zakładamy firmę, a nie tamta osoba. Czy w moim przypadku, czy to my jesteśmy tymi menedżerami i tak dalej. No to też się pojawia taki moment, że ta osoba coś robi, ale coś na przykład o czymś tam nie pomyślała, o czymś zapomniała, coś no tam tak, przeoczyła, jasne. i my mamy takie kurcze, no. I teraz znowu, ja muszę teraz to sprawdzać, rozmawiać z tą osobą, powiedzieć jej, że tutaj jeszcze ma do, do zrobienia, a, i tak i zawsze jest z tyłu głowy takie, kurczę, no, a gdybym ja to sam zrobił tak. od początku do końca, to byłoby zrobione, byłoby tak, jak chciałem, i, i nie miałbym teraz tych problemów, że muszę teraz z tą osobą rozmawiać i, i poprawiać, i, i liczyć na to, że tym razem już zrobi dobrze, i nie będę musiał znowu, znowu właśnie tego sprawdzać. Tak, bo teoretycznie można stworzyć jakieś procedury, wiesz, procesy, jakoś tam to rozpisać, jak ta osoba konkretnie ma co robić po kolei, ale myślę, że to, czego się nie da przekazać pracownikom, to jest w pewnym sensie sposób myślenia. Mhm. I potem pojawiają się nieraz błędy, których być może nawet ten szef nie wyłapie, bo on, bo ten szef nigdy by nie zrobił takiego błędu, więc to jego myślenie nawet nie idzie w tym kierunku, że coś trzeba sprawdzić, a z kolei pracownik nie pomyśli o czymś, żeby coś porównać, żeby się upewnić, żeby, nie wiem, zajrzeć do maila, gdzie być może będzie taka informacja, bo nie ma tego naszego sposobu myślenia, ma gdzieś tam jakieś swoje utarte ścieżki, w związku z czym mogą się pojawiać fakapy, które dla nas są taki Jezus. No ja bym przecież w życiu nie popełniła takiego błędu. Mm -hmm. no, no. Nie i to jest frustrujące i wydaje mi się, że do pewnego stopnia nie da się z tym nic zrobić, no bo nawet jak będziesz uczyć, ok, w tym momencie sprawdź to, w tym momencie porównaj to, to no nie przekleisz tego mózgu. No nie, nie, no, <laughs> zdecydowanie nie i to jest też trochę problem, z którym ja się obecnie mierzę w swojej pracy, no bo właśnie to o czym mówisz, czyli sposób myślenia, czyli często widzę, że Ludzie w moim zespole nie zwracają uwagi na, na rzeczy, na które ja bym zwrócił mhm, uwagę, albo tak. nie pomyślą o jakiejś, jakimś aspekcie, który dla mnie wydaje się oczywisty, mhm. albo, nie wiem, inaczej interpretują, ja im coś powiem, a oni to zinterpretują inaczej niż y, ja zamierzałem, mhm. <laughs> więc... Y, no tak, jest to na pewno wyzwanie, takie przestawienie się z zrobienia samemu na wydawanie instrukcji innym. Tak i wydaje mi się, że taką formą przejściową, z którą wiele osób się mierzy, wiele przedsiębiorców, szczególnie tych mikroprzedsiębiorców, którzy mają dosłownie jedną, dwie, trzy osoby zatrudnione, to jest to, że oni no właśnie są w takim... Stanie pomiędzy, że jak coś jest do poprawienia, to szybciej oni sami to poprawią, niż będą tłumaczyć, co jest do poprawienia, że wiesz, no mają takie poczucie, że co mogli wytłumaczyć tym pracownikom, jak, co mogą robić lepiej, to już wszystko wytłumaczyli, i teraz to już tylko, no doszli do tego szczytu, i teraz mhm. mogą tylko cierpieć jako ci pracodawcy, którzy nigdy nie będą mieć idealnych projektów od pracowników. W sensie wiesz, jest takie dojście do ściany. No, bo idealnie by było jakby się pogodzić z tym, że ludzie pracują różnie i dość, wiesz, do jakiegoś konsensusu na nie. Ale czasem jest tak, że po prostu dobijemy do ściany, że tak bardzo nam zależy na tym, żeby pracownicy kopiowali ten nasz sposób myślenia, sposób robienia i wszystko inne, że dochodzimy do takiej ściany, że kurna to nie jest możliwe. Czemu to nie jest możliwe? Mhm. Tak, i to może że to też wynikać z tego, że Ktoś jest za bardzo zafiksowany, że musi być idealnie tak na jego sposób zrobione. I być może czasami trzeba po prostu trochę odpuścić. No, ja tutaj mam zczytanie zębów, nie? <laughs> Jak to słyszę, dlatego proszę pojedynkę. Ale wiesz, no właśnie. Problem jest taki, że skoro przedsiębiorca dany, czyli architekt wnętrz na przykład. Ma tyle klientów, że jest w stanie zatrudnić ludzi, zbudować zespół. No nie? Czyli ma tyle zleceń, mhm. że kilka osób może je robić, to znaczy, że ta osoba coś robiła dobrze. Prawdopodobnie robiła między innymi projekty wnętrz dobrze. Więc mhm. tym bardziej ten przedsiębiorca będzie mu ciężko się rozstać z tą wizją, że to ma być kontynuacja jego pracy, a nie indywidualna praca każdego pracownika, skoro to zadziałało, a teraz, jeżeli ten pracownik to zrobi po swojemu, to czy to zadziała? No cholera wie. Pewnie to będzie gorsze. No nie, więc wiesz, tutaj jest jakieś potwierdzenie, że no, no skoro tak. klienci do mnie przychodzą, to powinno być tak, jak ja robiłem, robiłam. Tak, no a z drugiej strony, czy jeśli jest to robione przez inną osobę, to czy to jest w stanie być idealnie takie same no jak, jak zrobi to ten. Możemy się do tego zbliżyć, ale gdzieś tam no, no właśnie no trzeba trzeba sobie wyznaczyć tą granicę, no. kiedy to jest takie wystarczająco dobre. Tak. I myślę, że im dłużej się ma z tym styczność z takim podzlecaniem czy właśnie zatrudnianiem, im więcej ma się za sobą takich historii, że coś się okazało jednak nieidealne, bo być może coś przeoczyliśmy, nie? I im więcej mamy takich sytuacji, że okej, okay, bo nie idealnie, ale świat nie spłonął. Tym mhm. łatwiej jest później to akceptować, że dobra, no było jakieś niedociągnięcie, którego by nie było, gdybym ja to robiła osobiście, ale świat się nie zawalił. Idziemy dalej, nie? Mhm. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. Sporo przedsiębiorców ma perfekcjonizm, <grym> w związku z czym znowu, no tutaj jest grytanie zębów na samą myśl, że coś by mogło wyjść z jakimiś błędami. Jasne, że tak. No, nikt nie chce produkować usług, projektów i tak dalej z błędami. No ale jakieś drobne niedociągnięcia, niestety, są rzeczywistością. No, my pewnie też robimy projekty z jakimiś drobnymi niedociągnięciami, tylko my tego nie widzimy. No, czy choćby to są po prostu, nie wiem, różnice, tak? Nawet niekoniecznie muszą to być błędy, ale jakiś inny sposób przedstawienia czegoś. Zwłaszcza, jakbyś na przykład. Robiła wizualizację, nie gdzie tak, Jezus, tak naprawdę to, to już dużo większe pole do tego, że to coś może nie być takim powym błędem, tylko po prostu ktoś tam trochę ma inny styl, trochę in, mm -hmm. inną. Inne poczucie inną estetyki na przykład. Tak? Tak, tylko wiesz, z takimi kreatywnymi rzeczami, to też jest tak, że na koniec dnia decyduje klient. Więc nawet okay. jeżeli szef zobaczy, że te whisky są takie no, takie 6 na 10, to może to wysłać do klienta i może się okazać, że dla klienta to jest 10 na 10. No, Albo to, dla klienta to jest 2 na 10. Tak. <laughs> <laughs> e, więc no to już jest w decyzji tego pracodawcy, co mhm. z tym zrobi, no nie? Ale to jest bardzo mocno subiektywne. A przy rysunkach, no albo masz te rysunki dobrze zrobione, albo nie. Albo no jest tak, jakiś no błąd, wiadomo, albo nie. Ta, to jest takie dużo bardziej obiektywne. Tak, więc no myślę, że jest to problematyczne. Właśnie mi się przypomniało ostatnio z kimś z mojego zespołu Wspominaliśmy czasy studiów i właśnie dziewczyna opowiadała, że miała jakiegoś wykładowca, który jak jej sprawdzał, jakiś kod, yy, który napisała, to poprawiał wszystkie spacje. A ja kiedyś miałam klienta, który mi w umowie starej poprawiał wszystkie przycinki i wszędzie zmieniał projekt albo umowa, żeby było z dużej litery. No. no. Także no, to może być naprawdę na bardzo. Bardzo różnym stopniu zaawansowania taka powiedzmy, no, potrzeba poprawiania. Tak, i powiem Ci, że jak ja na przykład poprawiałam, czy tam w ogóle wyszukiwałam jakieś drobne błędy podwykonawców, to też na początku wiesz, wszystko poprawiałam po kolei, znaczy wszystko wyłapywałam, a teraz coraz mniej. Jak tam widzę, że coś jest mało estetycznie, nie wiem, są różne odstępy pomiędzy momentami w legendzie. To mhm. już tego nie poprawiam, a kiedyś na stop to, to poprawiłam. żeby no bo to... Wie, było równiutko, no bo to nie przekłada się na merytorykę, a mhm. no, nauczyłam się, nie, że nie mam czasu na takie rzeczy. No tak, no i to jest, to jest istotne właśnie, tak. żeby wyznaczyć sobie te rzeczy, które, których po prostu nie warto. Tak, postawić sobie samemu jakieś granice, że no fajnie, fajnie, perfekcjonizm, bla bla bla. Ale kurde, nie ma sensu poprawiać legendy na każdym z 70 rysunków. Bo klient prawdopodobnie nawet nie zauważy tej legendy. Ona będzie tak, bardziej dla wykonawcy niż dla tego na nocym ma dwa piksele więcej. No. Także trzeba wyluzować. Więc. To jest jednym z problemów. Dążyłam do tego, że właśnie będąc szefem, nie zawsze się w ogóle ma czas na robienie projektów. Znaczy, myślę, że to jest coś, co wiele osób może zniechęcić. Mnie na przykład zniechęciło w którymś momencie, jako jeden z wielu elementów, które mnie zniechęciły. Wyobrażam sobie, że jak się uprzeć, to można sobie zaaranżować swoją firmę w taki sposób, żeby zatrudnić Max, kilka osób, żeby na przykład mieć kogoś, kto nimi zarządza i samemu wtedy więcej się ma czasu na to, żeby też projektować. Natomiast wydaje mi się, że jest to w ogóle trudne do zrobienia. No bo jak się z szefem, no to jest się tym. No, nie wiem, skupiskiem całej wiedzy o firmie i o tym, co ma być zrobione, więc no zawsze tak, no. do tego szefa będzie sporo pytań i on zawsze będzie potrzebny w wielu sytuacjach. No, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. No mhm. Nie będzie, jeśli ktoś jest szefem, to nie będzie w stanie na 100% dalej poświęcić się projektowaniu, tylko no, czy to będzie 50% czy 30% czy ileś tam procent, no to. Można sobie to różnie tam ustawiać, no ale to, ale to zawsze będzie jakaś część niecałości. Mm -hmm. To prawda. Z drugiej strony, pozytywną kwestią w tym, że ma się pracowników versus to, że się pracuje solo, jest to, że jednak pracując w pojedynkę, nawet nie ma kto sprawdzić tej pracy. No, nawet to. nie ma z kim pogadać, nawet nie ma z kim zrobić jakiś burzy mózgów. Po prostu się siedzi samemu. Oczywiście można mieć znajomych z branży, można, no nie wiem, pracować w coworkingu i gadać z ludźmi, którzy tam są, albo chodzić jak w serialach do kawiarni z laptopem. Natomiast jest coś takiego zdecydowanie jak samotność przedsiębiorcy i to, że zatrudnimy sobie pracowników, że mamy cały zespół, to też nie sprawi, że będziemy jakby na kawusi z psiapsiółką 8 godzin dziennie, codziennie, bo jednak te relacje szef-pracownik to jest trochę co innego niż pracownik-pracownik i tak dalej, czy znajoma-znajomy. Mhm. Jest tutaj pewien dystans, jest tutaj... No nie wiem, jak to nazwać, problem z pewną nieszczerością, który zawsze w rekrutacjach jest problematyczny, czy że jak coś idzie nie tak, no to raczej mało który pracownik będzie na tyle odważny, żeby powiedzieć szefowi, że jest beznadziejnym szefem w taki sposób, żeby nie dostać wypowiedzenia, ani nie złożyć wypowiedzenia w tej, w, samej, w tej samej rozmowie. Wiesz o co mi chodzi, że wiem. nie jest... Pewna doza udawania w większości firm, że jest dobrze, no nie? Szef udaje, że pracownicy go nie wkurw, pracownicy udają, że szef ich nie wkur, co się tak kręci. Tak. Co jeszcze chciałem wspomnieć, Aha, że jak się właśnie pracuje samemu, to wydaje mi się, że też dużo łatwiej wpaść w taką pułapkę takiej rutyny i powtarzalności, że, mhm. że właśnie to, o czym mówiłaś, że nie ma, nie ma nikogo, z kim by można skonfrontować dane pomysły i, i trochę nie ma, nie ma nawet skąd brać nowych pomysłów, być może czasami. I można wpaść właśnie w taką, taką rutynę, że cały czas robimy to samo, bo, no bo właśnie tak, tak trochę z przyzwyczajenia czy, czy z tego, że no, to pewnie też zależy od osoby, bo pewnie są tak. osoby, które są naturalnie bardziej kreatywne i szukają cały czas nowych rzeczy. Ja myślę, że to też zależy od tematu, bo jeżeli chodzi o projekty, o jakieś rzeczy kreatywne, no to raczej po prostu szukasz inspiracji w internecie i nie robisz cały czas tego samego, że chcesz robić cały czas to samo. Ale to, o czym myślę, to to, jeżeli ktoś. Na przykład, pracuje w pojedynkę i ma jakiś proces projektowy ułożony, i nie ma na przykład znajomych, którzy też mają swoje pracownie, nie interesuje się tym, to może przez lata praktykować jakiś proces projektowy, który nie jest optymalny w żaden sposób, mhm. tylko dlatego, że nie pomyślał, że można by coś w tym zmienić, bo no jest taki właśnie. odruch, no nie, że mm -hmm. kiedyś się nauczył na etacie, że tak się robi projekt po kolei i nigdy tego nie kwestionował, nie? A mm -hmm. może tam, może ten projekt mógłby zająć 20% mniej czasu i być tak samo dobre, gdyby się nad tym zastanowić. Tak, że nie ma nikogo, że właśnie jakiś pracownik przyjdzie i się zastanowi, kurczę, ale przecież to, Czemu i, to, tak, nie, tak robicie, to i to nie, nie ma sensu, mm -hmm. przecież to jest kompletnie zbędne. po samym a, czy albo, a czy moglibyśmy to robić tak, bo to pójdzie szybciej, mm -hmm. nie? A jaki macie pomysł na to, jaki macie system na to? Żaden, no to tutaj, ja tak robiłam ostatnio, nie, i wyszło dobrze. Więc myślę, że w ogóle takie zderzenie się z tym, jak inni pracują, może być bardzo cenne. Ja trochę za okay. tym tęsknię, szczerze mówiąc, bo oczywiście zderzam się z różnymi rzeczami, przez to, że rozmawiam z, ze swoją branżą, z przedstawicielami swojej branży, ale raczej rozmawiam z poziomu, tak trochę Drze z obrzydzenia, że tak o sobie powiem, ale z poziomu autorytetu. Myślałem, że powiesz z poziomu mentora. <grym> nie, mentor jest mniej z złym słowem niż autorytet. No, już wolę. Dobra, nieważne. W każdym razie, wiesz, raczej ludzie mnie pytają o różne rzeczy, niż mi dają, prawda? Nie, co jest naturalne, mhm. skoro robię taką firmę, a nie inną. Chodzi mi o, o kursy, webinary i tak dalej. Natomiast Trochę tęsknię za takimi zwykłymi rozmowami na zasadzie, a słyszałaś, że jest nowa strona z modelami 3D, a słyszałaś, że tutaj ten program od przyszłego roku będzie na innej subskrypcji. Wiesz, takie po prostu uh -huh. jakieś aktualności branżowe, <laughs> których raczej nie przeczytasz, nie wiem, w internecie, tylko pewnie się dowiesz na żywo albo ewentualnie, no właśnie, na jakiejś grupie, A chociaż ja teraz po grupach nie chodzę facebookowych, ale no, no wiesz, no tak zazwyczaj to, przy okazji, tak, tak, przy okazji się czegoś dowiesz, co będzie cenne. I to, no. tego mi brakuje, tego, to by mi się przydało tak na co dzień więcej. <laughs> <laughs> Wracając do perspektywy zatrudniania, to jest bardzo jeden ważny element, który no, raczej każdemu chodzi z tą głowy, gdy myśli o zatrudnianiu, ale być może nie w pełnej krasie, nie zdaję sobie sprawy z tego, jak to rzeczywiście będzie. Mianowicie mam tutaj na myśli koszty zatrudniania. Bo zawsze się myśli o tym, że okej, okay, no ktoś będzie musiał mieć pensję, więc koszty, dobra. Być może ktoś ma biuro stacjonarne, no to będzie kupował nowe biurko, nowy komputer, bla, bla, bla. Okej, okay, to jakby jest w miarę łatwo policzyć, ile to będzie wszystko kosztować, no nie? Mhm. Natomiast to, czego nie liczy większość osób, tak mam wrażenie, to jest w ogóle opłacalność zatrudniania jakiejś osoby. Bo to nie jest tak, że my kogoś zatrudnimy tam za x tysięcy i ta osoba z automatu zarobi nam więcej niż to x. Może być tak, że zatrudnimy kogoś, kto zapowiada się dobrze, w sumie robi dobrze projekty, ale robi je tak wolno, że nie jest w stanie w ogóle zarobić na swoją pensję. I jeżeli my nie poświęcimy czasu w starą, dobrą matematykę, to może się okazać, że nawet tego nie zauważymy przez dłuższy czas, że jesteśmy na minusie. Przez to, że tą osobę zatrudniamy. I oczywiście tutaj disclaimer: na początku rzeczywiście nowy pracownik, szczególnie mało doświadczony lub w ogóle niedoświadczony, ma prawo zarabiać mało, ma prawo na siebie nie zarabiać, bo to jest jakby inwestycja w przyszłość. No tylko trzeba wypatrywać, żeby te tendencje się odwracały, a nie, że ta osoba będzie u nas pracowaniem 3 lata. I my trzy lata będziemy stratni na tym zatrudnianiu, bo nie po to zatrudniamy ludzi, żeby żebyśmy my jako pracodawcy zarabiali mniej. Mhm. No tak, to na pewno jest coś, myślę, że błąd, jaki można popełnić, to jest takie przeniesienie jeden do jeden, powiedzmy tej wydajności, jaką ma ten zatrudniający mhm. i założenie, że no to wszyscy pracownicy powinni z taką samą wydajnością pracować. Tak? tak, no czyli jak pracodawca w czasach, kiedy cały swój czas poświęcał projektowaniu wnętrz, robił na przykład nie wiem, 100 metrów kwadratowych projektów kompleksowych miesięcznie, no to zakłada, że wszyscy będą w takim tempie pracować, a się okaże, że ktoś robi 20 metrów kwadratowych i ząk. No, i trzeba coś z tym zrobić. No, trzeba to przede wszystkim policzyć. Ja wiem, że są ludzie, którzy bardzo się przycą matematyką, czego osobiście nie rozumiem, bo kocham cyferki, <grytania> ale brzydzę się innymi rzeczami, więc w sumie to jednak potrafię sobie wyobrazić. W każdym razie no, trzeba to sobie policzyć i trzeba obserwować takiego pracownika, na przykład e, poprosić go, żeby zliczał swój czas poświęcony konkretnym zadaniom, chociażby w Toggle, i analizować potem te wyniki, sprawdzać, ile takiej osobie wychodzi, nie wiem, zrobienie wizualizacji, zrobienie rysunków, co tam tej osobie powierzymy, żeby zdawać sobie sprawę z tego, czy na pewno idzie to w dobrym kierunku. Mhm. Bo początkowo taki człowiek może. E może mu więcej zajmować wszystko, bo się wdraża, bo jeszcze zadaje dużo pytań, bo to jest pierwszy projekt dla danej firmy. No ale jak po pół roku, po roku dalej się to wszystko guzdrza strasznie i dalej nie zarabiamy na tym pracowniku, no to myślę, że szczególnie w mojej firmie to to mm -mm. big no no. Bo w korporacjach to korposem może pozwolić na to, żeby ktoś był stratny przez dwa lata na pracowniku. No ale trzyosobowa firma już gorzej, nie? No, a korpo to w ogóle działa na zupełnie innych, innych zasadach. No to jak wiesz, działa? Tam, no bo wiesz, taki zespół jak mój, on nie generuje dla firmy żadnych dochodów. No tak, no, ale to gdzieś tam, wiesz. No to jest dochody. część ogromnej, część, część dużo większej maszyny, to jest bardziej kwestia, nie wiem, że jest y, przydzielony, nie wiem, budżet na, na jakiś mhm. projekt, że jest tam, nie wiem, dany projekt ma, ma jakiś tam swój budżet, w związku z czym my to przeliczamy, że może na tym projekcie pracować, nie wiem, powiedzmy sześć osób przez trzy miesiące, mhm. No, i tyle czasu mamy przewidziane, tak? No i. No, ale widzisz, jakaś matematyka w tym jest. To no, nie, nie jest no, tak jest... na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma, ile nam to zajmie, tyle zajmie. Nie, tylko rzeczywiście jest to przemyślane. Ale wiesz, no po coś się to robi, no nie? W większej perspektywie przynosi to pewnie hajs, tylko pewnie nie bezpośrednio. Hmm. To tak jakby w pracowni projektowania no. wnętrz, na przykład zatrudnić kogoś, kto robi media społecznościowe. No bezpośrednio się to nie okay. przełoży no, tak, na jest... kasę, ale prowadzi częściowo do tego, że pozyskujesz klientów, oni ci potem płacą i tak dalej, no nie? Więc to jest to element całkiem, machiny. Całkiem niezłe porównanie. No. Więc tak. Także jeżeli chcecie zatrudniać pracowników, którzy też będą robić projekty w to pamiętajcie, że to niekoniecznie musi być opłacalne. To może być jak najbardziej opłacalne. Ja nie mówię, że nie, tylko to nie jest takie oczywiste, tak jak to, że wy w pojedynkę po założeniu firmy będziecie fajnie zarabiać. Nie jest oczywiste, bo zależy od bardzo wielu czynników, niestety, nie tylko od tego, czy dobrze projektujecie wnętrza, niestety. To tak samo z pracownikiem. To może być świetna decyzja, żeby daną osobę zatrudnić. Możecie zaproponować tej osobie taką pensję, którą uważacie za totalnie adekwatną do jej umiejętności, a i tak być mocno w tyle. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście w tyle przez dłuższy czas na pracowniku, to tak jakbyście oddali projekty konkurencji, zlecenia i jeszcze oddali im trochę swojej kasy zarobionej na innych projektach. No to to myślę, że będzie czytelne, że tego nie chcecie. No. No więc tutaj, jeżeli mamy tego solo przedsiębiorcę. To tak jak powiedziałam, nie ma obietnicy, że będzie się super zarabiać po założeniu firmy. Może być tak, że opłacicie ZUS. Ja na przykład teraz niecałe dwa tysiące zus płacę miesięcznie. Co jakby to nazwać? Czuję napływające przez całe moje ciało szczęście, gdy robię ten przelew. Tak. Wiecie tak. Chmury się rozchodzą i wychodzi w słońce, nie? Bezbrzeżna radość. Tak. <laughs> Więc może być tak, że założycie firmę, zapłacicie ZUS. Na początku jest mały ZUS, jakby co, nie płacicie od razu 2000, ale i tak będziecie stratni, no nie? Więc to nie jest takie hop. Natomiast pewnym pozytywem w tym wszystkim jest to, że wszystko zależy od Was. Jak pracujecie w pojedynkę, no to wyrobicie marketing, wyrobicie projekty, wygadacie z klientami. Nie ma więcej czynników. Więc to od Was zależy to ile będziecie w stanie zrobić pod kątem wydajności, ile klientów w ogóle przyciągniecie, to może mieć oczywiście mnóstwo wad i zalet, ale nie musicie się zastanawiać nad tym, jak pracują wasi pracownicy. Tylko wszystko się skupia na was. Jak wy jedziecie na urlop, to firma nic nie zarabia. Jak wy się rozchorujecie, to firma nic nie zarabia. Jak wy jesteście zajebiście szybcy w projektach, to firma dużo zarabia. No tak. No to jest w sumie nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. No że jak się zatrudnia ludzi, no to trzeba poświęcić czas na, na zarządzanie tym wszystkim w dużo, w dużo większym stopniu. No bo tak jak się wcześniej powiedzmy się zarządza sobą i, i tym. I Ale wiesz, że ja tutaj mówię o finansach. No. No, to do czego zmierzasz? No, że ten czas, który się spędza na na tych zadaniach związanych z zarządzaniem, no to jest ten czas, na którym się nie zarabia tak bezpośrednio. No tak, ale chodzi mi o to, że jak masz pracowników, no to kij, że musisz nimi zarządzać, no ale mhm. ich jakby te zarobki, które wprowadzają okay. do firmy, każdy z nich mogą być mniej przewidywalne niż Twoje własne, nie? No tak. Także znaczy, jest tutaj dużo jest, więcej są, czynników. Są w mniejszym stopniu pod kontrolą. Mhm. No bo to jest takie na zasadzie, że. Możesz tam jakiegoś pracownika zmotywować, innego jakoś tam opieprzyć. No, chociaż powiem ci, że im dłużej żyję, tym mniej wierzę w te wszystkie motywacje i opieprzanie. Tak. Mam wrażenie, że wszystko jest w osobowości co my jako szefowie nie zrobimy, to nie ma to dużego wpływu. W ale sensie... Defetyzm. Nie, inaczej. My możemy być dobrymi albo złymi szefami i to ma wpływ, ale pojedyncze rozmowy typu próbujecie zmotywować, nie mają. W nie, 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 to, za dużego. To, to, to się z Tobą zgadzam. Natomiast no, ogólna atmosfera tak, i ogólny sposób zarządzania, no, to jak najbardziej może wpływać pozytywnie lub negatywnie, mm -hmm. ale też no, pewnie w ramach jakiegoś spektrum. Mm -hmm. No tak. Chodzi mi o to, że to, że komuś damy przemowę. W to, którą to jest... to stronę idzie firma, i w ogóle jak ona jest zajęta. I wy też będziecie się zajęta. I teraz macie się. Z... W ogóle jest taki gówno-coaching nie? wewnątrz firmowy. Nie, no tak, to tylko w jakichś kiepskich filmach takie, <sum> takie rzeczy <sum> działają. Swoją drogą robiłam kiedyś ten beznadziejny kurs o budowaniu zespołu, gdzie była dosłownie pokazana scena z filmu z takiego właśnie gówno chyba Ben Affleck y, był w tym filmie i właśnie wygłaszał taką mowę, że większość z was zostanie zwolniona albo będzie miał załamanie nerwowe, ale ci, którzy zostaną, będą zarabiać w hajsu. <noise> I to było podane w tym kursie jako pozytywny przykład. <noise> Mogli jeszcze no. dać ten, jak jest ten taki dowcip, że szef podjeżdża pod biurę jakimś nowym, wypasionym samochodem i mówi pracownikowi, widzisz, jak będziesz przez cały rok starał się, pracował i cisnął, to za rok kupię sobie kolejny. Albo zarobisz na felgi. <laughs> o, fuj! <laughs> To jest to, co myślę o takim stylu zarządzania. Widzicie, dlatego ja się nie nadaję na etat. Między innymi dlatego. W każdym razie, powiedziałeś o kontroli i chciałam do tego też nawiązać, bo kontrola tudzież i brak to też jest bardzo ważny element wszystkiego w kontekście zatrudniania lub nie. Bo jak jesteś solo przedsiębiorcą, no to masz wszystko pod kontrolą, co oczywiście może się na, do ciebie wypiąć dupą. Bo się okaże, że nie jesteś tak super we wszystkim. Ale jak masz pracowników, szczególnie takich, którzy mają kontakt z klientami, którzy robią projekty od A do Z, no to może któregoś pięknego dnia zadzwonić do ciebie klient i ci oznajmić, że twój pracownik spierdł i to ostro. No tak. I nie da się wszystkiego idealnie skontrolować. Zresztą, no jakby kontrolować każdy przecinek, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no to już w ogóle można sobie odpuścić to podobanie zespołu, nie? Tak. Więc myślę, że dla kontrol freaków zatrudnianie nie będzie optymalne i też jakaś tam, no nie wiem, kwestia podatności na stres. Ja pamiętam, miałam takiego jednego szefa, który jak klient był wściekły, to nie mógł mieć bardziej wyjeb... na to. Wiem, o którym mówisz. I, I z jednej strony to jest fantastyczne, bo człowiek brnie przez życie bez stresu, z drugiej strony to nie jest fajne dla tych klientów, a jeszcze z trzeciej strony, no trochę trzeba mieć dystansu, ja nie mówię, że wyjeb... ale mieć dystansu, żeby być w stanie prowadzić taką firmę i się nie zarżnąć, wiesz, psychicznie, nie? Bo zawsze będą jakieś fakapy. No mniejsze tak, lub większe. Jest, Miejmy nadzieję, że mniejsze, ale będą. Bo też trochę kwestia osobowości, co kogo bardziej stresuje. Mm -hmm, są no, pewnie osoby, które, które bardziej będzie stresował fakt, że nie mają kontroli i co ten pracownik tam robi, a są inne osoby, które być może bardziej będzie stresowało fakt, że, że to ja muszę zrobić i to tylko mm -hmm. ode mnie zależy. No tak. Myślę, że tak. Więc, Jeżeli ktoś jest no. przyzwyczajony do pracy w zespole i do tego, że jest odpowiedzialny tylko za wycinek, to może być bardzo zestresowany tym, że nie dość, że musi robić projekt wnętrz od A do Z, to jeszcze ogarnąć klientów, jeszcze ogarnąć marketingi, jeszcze wysłać faktury do księgowej i tak dalej. To rzeczywiście mhm. dla niektórych może być przerażające. Dla mnie nie, bo ja lubię mieć dużo na głowie, ale z kontrolą. <noise> Następna kwestia, którą chciałam poruszyć, to taka wizja, ja w ogóle, może zacznę o to powieść. Jak zakładałam firmę w 2018 roku, to miałam taką wizję, że kiedyś będę mieć zespół pracowników. Ja w ogóle jeszcze chciałam mieć dzieci wtedy. No nie, planowałam dzieci. I miałam taką wizję, dobra, zaczynam firmę. Myślę, że dużo młodych kobiet tutaj się utożsami z tym. Zaczynam firmę, co jak będę chciała mieć już to dziecko. Przecież, jak będę dalej pracować solo, no to nie będę nic zarabiać, no nie? Dostanę jakieś bullshitowe, nie wiem, 100 zł miesięcznie, nie. No i co teraz? Więc wymyśliłam sobie, że dobra, zanim będę chciała mieć faktycznie te dzieci, no to trochę minie, to mam czas, żeby rozwinąć firmę, pozatrudniać ludzi. I wtedy, jak ja pójdę na ten macierzyński, czy tam pójdę rodzić, to firma będzie działała beze mnie. I pamiętam, że powiedziałam to mojej koleżance i ona parsknęła śmiechem. Teraz już tak. wiesz dlaczego. Tak. I ona miała takie, wiesz, Agnieszka, że to tak nie działa. Ja mówię, ale jak to? To bardzo, bardzo mało jest takich firm, które jak szef sobie gdzieś idzie i to na miesiące, to one świetnie działają bez niego. Ja miałam takie, ale czemu by to miał być problem? No i niestety to jest problem. Mało jest takich zespołów tak dobrze skonstruowanych, tak dobrze przeszkolonych, tak wykazujących też inicjatywę pracowników, którzy jak szefa nie będzie miesiącami, to oni będą, wiesz. Ich tam było u Miskiewicza czy tam innego słowackiego. Będą. Nie wiem, o co Coś tam. Mówi. Kur... Z czymś tam, czymś tam i okrętem. A, sterem żeglarzem. Sterem żeglarzem i okrętem, dziękuję Jezus, ale to się rodziło w bólach, Jesus. <laughs> no niestety tym sterem musi być ten szef. Resztę mogą ogarnąć pracownicy, jak są dobrze do tego przygotowani, ale no tak totalnie bez żadnego udziału szefostwa czynnego miesiącami, no to powodzenia. Myślę, że ta twoja wizja miałaby prawo się sprawdzić, gdyby zatrudnione były twoje klony. Właśnie już wcześniej w tej rozmowie tak sobie pomyślałam, że to byłby świetny biznes przyszłości, że jak już będzie klonowanie i będzie legalne, bo będzie, nie oszukujmy się. Bogaci ludzie będą się klonować w chul, Będziemy mieć dużo ilonów masków i będą rozpierdola nie tylko Twittera. O, Cudowna wizja przyszłości. To można by wiesz, tak ja. Promka dla przedsiębiorców. Sklonuj samego siebie, ale tak, żeby nie mieć ambicji, żeby twój klan miał wszystkie twoje umiejętności, ale nie miał ambicji, żeby być szefem i to będzie taki idealny pracownik. Wiesz, takie pakiety, że od razu pięciu, nie? Pięciu w co nie trzech, za jej brałabym od razu. Wiesz, że ja bym firm prowadziła, jakbym miała pięć klanów. Wszystkie, wszystkie. Bym flipowała wszystko. To żeby bym nie pogardziła taką, nie wiem, taką karierą, żeby robić strony internetowe, w ogóle jakby, projekty graficzne. Mogłabym się nauczyć projektować ogrody. No, po prostu miałabym firmę od wszystkich. Jeszcze jakby te klony umiały się uczyć. Oku. <ś> to by było doskonałe. Ale bym tak chciała. Yes, jest, ale to było fajne. I by wystarczył jeden klon, który mógłby za mnie robił robotę, ja bym zleżał do góry. I ta wypowiedź, ten fragment podcastu, tak idealnie podsumowuje różnicę naszych osobowości, że jakbyśmy mieli to wymyśleć, to by nam się nie udało. I no. naszego podejścia do pracy. O Boże! Dajcie znać, jakbyście słyszeli o jakichś tanich klonach. No i ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć. To jest temat, moi drodzy, marki osobistej. Kiedyś już tutaj wspominałam o tym, jak gadaliśmy w podcaście o problemach. Yy, Zakładających się firm i ich rozwiązania, rozmawialiśmy o tym, jak nazwać firmę, i że nie polecam nazywać swojej firmy na zasadzie imię, nazwisko, projektowanie wnętrz, coś w tym stylu. Nie polecam aż tak bardzo iść w markę osobistą, chociaż ja teraz mam jedną firmę, która się tak nazywa, ale ona nie zajmuje się projektowaniem wnętrz, więc spokojnie, jakby cały czas nie ma tutaj jeszcze sprzeczności. Do czego zmierzam, jeżeli ktoś bardzo mocno idzie w markę osobistą, nie wiem, kurna, nawet występuje w telewizji, po prostu ta jego twarz, to nazwisko jest super rozpoznawalne i potem idzie na niego klient, podpisuje z tą osobą umowę, jest podjarane, jak nie wiem, i trafia do pracownika i z tym szefem nigdy nie ma kontaktu, no to jest rozczarowanie gwarantowane. Więc myślę, że w ogóle jak ma się. W cudzysłowie za dużo klientów, także tworzy się zespół, no to już to się opiera na tych umiejętnościach prowadzenia firmy przez szefa. No nie, więc tutaj hmm. już są jakieś zalążki problemu, że jak tutaj zrobić ten zespół, żeby to dalej pociągnął w odpowiedni sposób. Ale już jest mega problem, jeżeli jest właśnie ta marka osobista tak bardzo rozwinięta. Że ty masz ten zespół pracowników, oni mogą być świetnie przygotowani i robić super rzeczy, ale klient kurna chce do ciebie. No, tak sobie teraz pomyślałem, że na przykład jakbym szedł do knajpy, która jest znana z tego, że to jest knajpa Gordona Ramzeja, Ja bym tam poszedł, no to ja bym chciał, żeby to ten Gordon Ramsey mi ugotował obiad, mimo że tam pewnie... To jest nierealne, ale. Tak bardzo mi się przypominają te wszystkie mamy z Lewandowskim w tej jego knajpie. On no, raczej nie gotuje. Nie, ale nie widziałeś tych mamów? Bo. Lewandowski otworzył knajpę, no to już z pół roku no. tam było. No, no, I było ja pełno by memów, że ktoś poszedł do tej knajpy i Lewandowski no. sam userwował jedzenie i tam, wiesz, jakieś sztuczki, sztuczki z piłką pokazywał, żeby tylko ci gości byli zabawieni. Było coś takiego. To Co z tym mi się kojarzy. No tak, no, ale właśnie, myślisz sobie o knajpie Gordona Ramseya, myślisz sobie, że on tam chociaż bywa w tej kuchni, no nie? No. Chociaż raz w tygodniu, a tymczasem tych knajp Gordona Ramzaje na całym świecie jest No to raczej marne szanse, nie? No. Ale to jest ta marka osobista. Więc chociaż masz takie nastawienie, że jak poznasz tego szefa który, kuchni, który rzeczywiście tam siedzi, to go zapytasz, jaki gordon jest naprawdę. <laughs> Ci powiesz, że go ostatnim razem widział na rekrutacji, nie? Albo nawet nie. Asystentka rekrutowa. No. Także no, trochę, trochę jest tak, że jak chce się zbudować zespół, ma się taki plan, to to budowanie marki osobistej trzeba robić rozsądnie. Ja nie mówię, że to wtedy odpada, bo absolutnie nie, ale gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak będzie się chciał przekierowywać tych klientów do swoich pracowników, nawet jeżeli my będziemy dalej. Ogarniać te projekty, sprawdzać, czy są dobrze zrobione, komunikować się z klientami i tak dalej. No to jednak ten pracownik w tym wszystkim będzie też istotny. Tak. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, mój drogi, na koniec? Chyba już nie. Nie masz tego klona, który by powiedział, co ciebie. Nie mam. Damn it. No dobrze, no to ja. Kończę ten odcinek, idę rozmyślać o tym, jakie firmy bym jeszcze założyła, gdybym miała pięć klonów. O, ale bym hajsu zrobiła. Ale mam nadzieję, że te klony nie wydają hajsu, nie? Nie muszą mieć ani nic, mieszkać. No jeść, muszą. Nie. Mogliby zrobić takie klony, że wierzą. Że one w ogóle nic nie potrzebują. I to jakieś androidy, ale one i tak potrzebują jakiejś energii. No prąd. No, no prąd <laughs> też kosztuje. Fotowoltaika? Wychodziłem z takim tym panelem na głowie. Cały był wielkim, jednym panelem. I to by było dobre. Niech ktoś to wynajdzie. Nawet nie będę chciała procentu prowizji. Obiecuję. <grystanie> Za ten cudowny pomysł. <grystanie> Innowacyjny. No to co, moi drodzy, mam nadzieję, że ten podcast śmiechowy wam się spodobał, że coś z niego wywnioskowaliście lub mieliście takie aha, co skądś to znam w którymś momencie. Zachęcam was do odsłuchania też innych odcinków podcastu i tu się nie zgodzę. Zawsze w czwartki o dziesiątej w tej chwili, co drugi czwartek do odwołania. No i co? Obserwujcie AgnieszkaKończnaPokrześnik.com na Instagramie. Słyszymy się za tydzień. Pa! Cześć! Ile mamy na liczniku? Ja pamiętam, miałam takiego jednego szefa, który, jak klient był wściekły... No i ostatnia już rzecz. Ile w ogóle mamy na liczniku? Ile mamy? 55.